Mamy mały alt season, alty pompują, mamy zielono praktycznie na większości dobrych, ale też średnich pozycji. Porozmawiamy sobie również dzisiaj, jak widzę swoje portfolio, w jaki sposób je budowałem i pokażę Wam również, jakie nowe pozycje dobrałem do swojego portfela gemów i do portfela shitcoinów. Mamy oczywiście coraz więcej informacji o tym, jak będzie wyglądała Sparta Dex 2.0. Znamy już tiery, również porozmawiamy sobie o tym, jak widzę ten projekt. Mamy bardzo dużo informacji z rynku, z naszych projektów i mamy do odebrania kilka ciekawych airdropów. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie, mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj pełni energii, dlatego że jesteśmy w bardzo dobrym czasie na rynku kryptowalut. Oczywiście mamy dzisiaj czwartek, 16 listopada, a my szybko i sprawnie lecimy z tematyką kryptowalut. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, warto dać subskrypcję, dzwoneczek, dzięki temu jesteś na bieżąco, zawsze mile widziana, łapka w górę, komentarz, wtedy wiem, że oglądacie i lubicie moje materiały i standardowo przypominam, że wszystko, co mówię w tym materiale, to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Szybciutka parafialka, jeżeli chodzi o eventy, my już jesteśmy gotowi, kryptoekipa jest gotowa, widzimy się 4-5 grudnia w Berlinie, zapraszam serdecznie również do odwiedzania naszego stoiska, do zbicia piątki na afterparty, również mam nadzieję, że razem się pobawimy. Jeżeli ktoś chciałby pojechać, nie ma jeszcze biletu, cały czas macie 10% zniżki na kod kryptoekipa. Oczywiście osoby, które chcą się dywersyfikować i uczyć o kruszcach, Metalverse konferencja 18 listopada Wrocław. Również na naszej stronie kryptoekipa.pl macie odpowiednią grafikę. Z ogłoszeń parafialnych oczywiście zapraszam wszystkich do naszego sklepu. Mamy mały alt-season hossę, nawet skarpetami zaczęli już handlować. Także jeżeli lubicie odzież i akcesoria z logiem kryptowalut, zapraszam serdecznie. Czapeczki szyte w 100%. W Polsce bardzo dobra jakość. Skarpetki made in Poland. Oczywiście bluzy i akcesoria. To dla osób, których interesują krypto ciuchy. Tyle jeżeli chodzi o parafialkę, słuchajcie, lecimy sobie do rzeczy ważnych. Pierwsza rzecz, wystartowaliśmy z dużym Discordem, to ma być Discord, który będzie łączył całą polską scenę gamingową. Tak jak wiecie, w kryptoekipie mamy bardzo dużo graczy, dużo osób, które interesują się Web3 gamingiem, będą tam czekać na Was na tym Discordzie, bo oczywiście będą pokoje z odpowiednimi grami, to jest dla społeczności, żebyście mogli w odpowiednich projektach szybko się poruszać, także to również macie na profilu kryptoekipa, link do tego Discorda na naszej stronie internetowej też przygotujemy tutaj w odpowiednim miejscu, także to oczywiście będzie dodane. Kolejna rzecz, szykuje się coś dużego, 17 lutego w Warszawie ma się odbyć jakieś fajne, duże wydarzenie. Na razie jest mało informacji, ale zachęcam do obserwowania właśnie tutaj profilu. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Ja tu również mam to dodane już u siebie, także bez problemu to znajdziecie. Na razie tyle, na razie kropka, jest to coś od społeczności dla społeczności, bardzo dużo osób tutaj wykonuje ciężką pracę, żeby stworzyć w Polsce coś dużego, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Lecimy sobie do CoinGecko, zobaczymy co słychać na rynku, Bitcoin 37366, piękny słuchajcie powrót mieliśmy, jaki to był powrót, jak przeminęło z wiatrem, także byliśmy już na poziomie 36 tysięcy, potem mieliśmy tą pionową kreskę w górę na 37600 i obecnie tak jak mówię 37366. Jeżeli chodzi o inne pozycje, oczywiście Ether cały czas moim zdaniem w dobrej cenie, natomiast jeżeli chodzi o moje podejście obecnie, zanim jeszcze pokażę Wam te moje portfolio, no to ja uważam, że przede wszystkim ciężko dzisiaj grać pod jeden scenariusz. Jeżeli mnie oglądasz, jeżeli mnie znasz, wiesz, że zawsze staram się być gotowy gdzieś tam na kilka, słuchajcie, scenariuszy. No i jeżeli chodzi też o ten wpis, który ostatnio Wam dawałem na temat tego, jak rozgrywam rynek, no to przede wszystkim staram się na bieżąco realizować swoje zyski, staram się na bieżąco nawet po kilka procent z danej pozycji, słuchajcie, sprzedawać. Jest to dla mnie mega ważne. No i jeżeli chodzi też o mnie, powiem jedno, że dzisiaj wiele osób widzę na X-ie, prześciga się, kto daje lepsze projekty, kto jest lepszym degenem, kto lepsze rzeczy znajduje.
Szczerze Wam powiem, nie zależy mi w ogóle na tym, żeby startować w tym wyścigu. Wiem, że wiele osób teraz wychodzi z ukrycia i pisze o niesamowitych pozycjach, które zmienią ich portfele. Szkoda, że nie robili tego publicznie tak jak ja od wielu, wielu miesięcy. Jak przyjdzie Hossa, na rynku będzie wielu magików i każdy będzie zarabiał. Będzie wiele płatnych grup sygnałowych, wiele nowych Discordów, Twitterów. Ja już to przerabiałem, wiem jak to działa. Jestem dumny z siebie, że zbudowałem sam swoje portfolio gemów, które prowadzę publicznie. Każda transakcja jest zatwierdzona. Piszę Wam praktycznie o każdym kupnie i sprzedaży. Jest to dla mnie mega ważne. Chcę sobie udowodnić, że potrafię stworzyć takie portfolio na nowych projektach, nie ma starych i że potrafię zrobić właśnie po 7 latach na rynku po prostu dobry wynik. Ostatnio oczywiście bardzo mocno pomogły mi wzrosty. Mam 100% trafionych pozycji i te pozycje robią niesamowite wyniki, takie jak Sidus, Gimi, Rio, Zik, Semat, Big Time, Sparta. To wszystko bardzo, bardzo mocno poszło. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że i tak musicie mieć swoją strategię. To nie jest tak, że jakiś magik się pojawi i wyciągnie z kapelusza jakiś projekt. Uważam, że na rynku kryptowalut, jeżeli budujesz portfolio altcoinów, szczególnie tak jak ja, jeżeli kupujesz pozycję wyższego ryzyka, musisz na tym rynku być bardzo systematyczny. Zajrzyjmy do tego portfela, słuchajcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o low cap gemy. Przede wszystkim tak, Cubic został dodany, to mnie bardzo cieszy, do CoinGecko, więc też tutaj wpiszę swoją pozycję. Obecnie na tej pozycji jest zrobione 300% i tutaj duże podziękowania dla osób, które oczywiście tą pozycję mi wskazały, które pisały o tym. Mam tutaj oczywiście na myśli Popka, który napisał na Mirrorze bardzo ciekawy artykuł na temat Cubica, także ja również jestem w tej pozycji, tak jak Was informowałem. Z nowych pozycji oczywiście to, o czym się mówi praktycznie na całym X-ie, jest to projekt Diabase, a więc w skrócie Diag. Również jestem na pokładzie, być może wszedłem na górce, natomiast rzeczywiście zaczyna tam się dziać, widać hype, który idzie z różnych stron, więc ten oczywiście poziom sobie, ten projekt sobie dołożyłem. Natomiast bardzo ważne jest to, że oczywiście tak jak Wam pisałem dzisiaj rano, cashuję na bieżąco po 5, po 10% z koszyków krótkoterminowych, koszyki długoterminowe zostawiam praktycznie bez zmian i bardzo dobrze kręci się kółko na Kujirze. 5 razy już to obróciłem, sprzedając na poziomie 4 dolarów i odkupując na 3,60, 3,70. Właśnie zrealizowałem też, tak jak Wam pisałem, kolejny poziom na poziomie 4 dolarów i znowu dzisiaj mam zamiar go odkupić, jeżeli delikatnie spadnie, więc tak naprawdę mega można tutaj kręcić kółka. Czy tak będzie dalej, nie wiem, ale na razie tak to wygląda. Oczywiście moim game changerem ma być ten Sidus, to ma być mój numer 1 gamingowy. Jest 346% zrobiony na tej pozycji i ja już mam połowę koszyka krótkoterminowego sprzedane, bo koszyk krótkoterminowy jest po to, żeby zarabiać na nim na bieżąco. Także tak wygląda te portfolio. Pozdrawiam wszystkich asów, którzy pisali, że tak, najlepiej siedzieć w Bitcoinie i w Etherze. Ciekaw jestem, jak wasi guru już was pokierowali, czy już przenieśliście kapitał, czy wiecie, w jakie projekty przenosić kapitał. Uważam, że każdy musi mieć dostosowaną strategię do swojego portfela i uważam, że nie ma jednej dobrej strategii, którą można przekazać wszystkim osobom. Jeżeli ktoś nie ma czasu dla rynku, nie umie czytać trendów, nie chce się uczyć, niech siedzi w Bitcoinie i Etherze. Ja te portfolio buduję publicznie od stycznia, obecnie 62% na plusie. Większość tych dobrych pozycji zrobiła między 300 a 600%. Większość pozycji na koszykach krótkoterminowych mam wykaszowane i uważam, że jest to mój sukces. Nie chodzi tu o chwalenie się, ale chcę Wam pokazać, że jestem z Wami cały czas i bardzo dużo czasu poświęciłem, żeby zbudować te portfolio w taki sposób, żeby najmocniejsze pozycje były brane za większy kapitał, żeby pozycje większego ryzyka były brane za mniejszy kapitał, ale żeby była tutaj równowaga. Więc tak jak mówię, macie link do tego, możecie sobie przeglądać, ale każdy musi tutaj podejmować swoje decyzje. Tyle jeżeli chodzi o ten mój portfel. Jeżeli chodzi o portfolio pod Hossę, tutaj nic się nie zmieniło. No na pewno muszę uzupełnić Tona. Tak, wiem, ktoś powie, duża kapitalizacja, takich projektów już się nie kupuje. No to jeżeli ktoś ma takie zdanie, no to po prostu niech nie uzupełnia tej pozycji. W mojej prywatnej opinii Telegram jest na tyle duży i patrząc na ich plany wprowadzania użytkowników Telegrama właśnie do kryptowalut i do blockchaina, właśnie przy użyciu ekosystemu Ton jest duże i ja nie mogę tego pominąć. Toma, co czekamy, to na pewno kolejny staking na linku. Jest już data ogłoszona. Zrobię Wam trida jeszcze raz z dokładnymi datami, jak to ma wyglądać. Jeżeli chodzi jeszcze o ten portfel, na pewno AR jest u mnie do uzupełnienia. To jest moja mała pozycja, a to ma być ważna pozycja w Hossie. Gains Network jest załadowany, Aura Banks ma dużym minusie, nie da się mieć 100% trafnych pozycji. Natomiast to jest te portfolio mniej więcej z tych nowych. I teraz
Tak jak obiecałem, dajcie mi czas, w następnym tygodniu zrobię Wam materiał, gdzie Wam po prostu te portfele podzielę. Lecimy szybko do wydarzeń. Jeżeli chodzi o różne ciekawe wydarzenia, Visa uruchamia agrotoken stablecoin oparty na surowcach rolnych. Słuchajcie, mega ciekawa rzecz. W jednym projekcie, który jest oparty o surowce rolne, już jestem. Pisałem Wam o nim jakiś czas temu na X-ie. Jeżeli chodzi o agrotoken, pierwsza globalna infrastruktura tokenizacji dla gospodarstw rolnych. Uważam, że jest to temat ciekawy, jest to rzeczywiście temat ciekawy i ten temat przewijał się już na blockchainie, także zobaczymy. Natomiast oczywiście mamy tu też przynajmniej dla mnie ciekawą informację, choć projekt swój white paper opublikował już w roku 2020, no to tutaj zamierza wystartować z agrotokenem, uwaga, na Polkadot. Polka żyje, ma się dobrze, także nie jest źle, jeżeli chodzi o Polkę. Więcej oczywiście możecie poczytać sobie na bitcoin.pl. Lecimy sobie dalej. FTX chce rzucić na rynek kryptowaluty warte 100 milionów dolarów tygodniowo. Czy Solana jest zagrożona? Tak jak wiecie, jest jeszcze cały czas bardzo dużo tokenów, które mają być zrzucone przez FTX-a. Na razie jest bardzo dobry sentyment na rynku. Oczywiście to, co dzisiaj grzeje rynek, to absolutnie te ETF-y na Bitcoinie. No i ja uważam, że tak naprawdę, jeżeli już dojdzie do tego, to może być grudzień, może być, nie wiem, kolejny kwartał tego roku, bo to tak naprawdę trudno dzisiaj mi prywatnie znaleźć informację, która dalej miałaby grzać ten rynek. Dlatego ja po części swoje kryptowaluty sprzedaję, dlatego że po to kupowałem ich tak dużo, po to tworzyłem koszyki krótkoterminowe, żeby się wykeszować i nie mam żadnego problemu z tym, że coś sprzedam, a potem to urośnie. Natomiast rzeczywiście, jeżeli będzie tutaj zrzut, no to trzeba mieć stablecoiny, musimy grać według tych zasad, które daje nam rynek i ja jestem za tym, żeby przyszła porządna korekta. Jestem za tym, żeby przyszła korekta, dlatego że uważam, że altcoiny w ostatnim czasie rosną zbyt szybko i zbyt dynamicznie. Zobaczymy, jak zachowają się te pozycje, które oczywiście ma FTX. Zhakowana giełda przywraca możliwość wypłacania środków pod jednym warunkiem. Oczywiście chodzi o Poloniex i to jest dla nas kolejna lekcja, że nawet giełdy stopu, przypominam, Poloniex należy do Justina Sana, Słoneczna Justyna, ekosystem Tron. Chyba tam sprzedał tego Trona, w sumie już nie wiem, bo przestałem się interesować. No ale z tym się kojarzy Justin Sun z Tronem i właśnie z tym, że kupił Poloniexa. 5 dni temu został utracony dostęp, wszystko jest przywracane. Natomiast dla nas jako osób z krypto, najważniejsza informacja jest taka, że każda giełda może być zhakowana, więc trzeba tutaj uważać i pilnować, że jeżeli kupujecie większe pozycje, żeby szybko przerzucać je na swój portfel sprzętowy. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Fenomen nowego memcoina, Meme Combat, błyskawicznie osiąga 1,6 miliona dolarów przez sprzedaży. Powiem tak, uważam, że ta hossa przyniesie prawdziwą hossę dla memcoinów, dla shitcoinów. Będziemy oczywiście mieli wiele takich projektów i rzeczywiście, moim zdaniem, będzie można coś tutaj ugrać dla siebie. Jest to gra ryzykowna. Tak jak wiecie, ja buduję te portfolio, które ma być oparte o shitcoiny. Bardziej jednak traktuję to jako zabawę i wrzucam sobie tam tyle, ile mogę stracić, tyle, ile chcę przewalić na zabawę, tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o te portfolio, ono wygląda na razie w sposób następujący. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że to nie jest też do końca tak, że ja tu wrzucam pozycje, które nic nie wnoszą i po prostu są takie shity z góry. Każdy z tych projektów, który został zakupiony, został przeze mnie przynajmniej częściowo, symbolicznie sprawdzony. Różnica jest taka, w porównaniu z moimi innymi portfelami, że ja tu nie mam żadnych oczekiwań, tak? Jeżeli Gamey zrobi mi 1000% super, jeżeli ZIG zrobi 1000% super, ale jeżeli spadną, no to po prostu spadną, dlatego ten kapitał nie jest duży. Tutaj specjalnie gram na kwocie 15 dolarów, żeby pokazać też, że da się gdzieś tam z tych shitcoinów coś wygrzebać, ale tak jak mówię, nie mam tutaj za wielkich oczekiwań. Natomiast jeżeli ktoś chce śledzić, również ten link jak najbardziej co jakiś czas Wam podaję na X-ie. Obecnie to wygląda, że jest kilka pozycji na plusie, kilka na minusie, a więc mamy, słuchajcie, równowagę. Równowaga jest po prostu zachowana. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście Sparta Dex. To jest coś, co mnie mega interesuje. Od początku transparentnie mówiłem, czego oczekuję od tego projektu. Przypominam, że jak wystartował token, mówiłem, że jakie warunki muszą być spełnione, żeby to był mocny launchpad. Tak jak wiecie, ostatnio w ekosystemie Arbitrum no, nie było dobrych gdzieś tam wyników na tych pozycjach. Pierwsza rzecz, którą Sparta zrobiła, to oczywiście multi-chainowość. O tym już Was informowałem. Kilka chainów i to był dla mnie byczy sygnał. I po tej informacji od razu dałem tweeta, że odkupiłem Spartę, załadowałem się ponownie w Spartę. Był to dla mnie dobry czas na powrót i była to dobra decyzja, po prostu zgrana z czasem i z wydarzeniami rynkowymi. Tak często robię i uważam, że to jest fajne.
Oczywiście mamy coś takiego jak No Risk IDO, tak jak wiecie, będzie można tutaj wejść w jakiś projekt i do 14 dni, jeżeli dobrze pamiętam, wszystko macie na Twitterze, będzie można tutaj zawalczyć o ten zwrot. Natomiast to, co dla mnie jest dzisiaj najważniejsze, to są tiery. Od początku mówiłem, że jeżeli robimy projekt launchpadowy, to należy wprowadzić tiery. Tak było, jest i będzie, to działało i moim zdaniem na razie przynajmniej będzie działać. Także możecie sobie to przejrzeć. Wszystko zaczyna się od 3000 tokenów. Największy poziom, poziom Boga, to jest 50 tysięcy Hero, a więc bohater 15 tysięcy i te dwa poziomy gwarantują Wam slot i ja jestem na tym poziomie się trzymam, jeżeli chodzi o moją Spartę. Moim zdaniem dobra decyzja, oczywiście jest ryzyko takie, jak projekty z innych chainów przyjmą w swoim gronie tutaj takiego gracza z ekosystemu Arbitrum, natomiast uważam, że Sparta dowozi, uważam, że Sparta idzie w takim kierunku jak trzeba. Dajcie znać, czy macie Spartę, jak patrzycie na tą multichainowość i czy ewentualnie celujecie w jakieś tiery. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Jeżeli chodzi o Bybita, cały czas na bieżąco bardzo dobre akcje. Zapraszam wszystkich na giełdę Bybit. Oczywiście jest ona partnerem, moim partnerem kryptoekipy. Link standardowo macie pod tym materiałem. I mamy akcję zatestowanie aplikacji. Można powalczyć aż o ponad 5000 dolarów, więc myślę, że warto nad tym się pochylić. Ostatnie dni to u mnie jest Social FI, tak jak wiecie, ekosystem Chiliz od wielu lat jest w moim portfelu, właściwie Chiliz jest od wielu lat w moim portfelu, a teraz ten ekosystem się buduje. Uważam, że w najbliższym czasie zobaczymy kilka przynajmniej wartościowych projektów z tego ekosystemu. Również jeżeli chodzi o Social FI, nie mam tutaj dużych oczekiwań, dlatego wiem, że żeby to wszystko banglało, musi być sytuacja, że będzie tam konkretna wartość. Ja mam pomysł na swoje klucze. Nie chciałbym, żeby to było związane z tym, co robią inne osoby, że zakładam sobie gdzieś tam dla tych osób, co mają klucze, daję jakieś degeńskie pomysły albo mówię, co kupić. Ja jestem osobą publiczną i na bieżąco dzielę się swoimi przemyśleniami, nie mam nic do ukrycia, ale chciałbym, żeby na przykład te osoby, które mają mój klucz i działają w ekosystemie, czyli Socos, miały jakiś fajny bonus sportowy i nad tym będę pracował. Pierwszy cel osiągnięty, mam 100 kluczy, także jestem zadowolony. Sam Chiliz cały czas idzie bardzo mocno do przodu, bardzo mocno się rozwija, mamy nowych operatorów nodów, co jest bardzo dobre, nowych walidatorów. Ostatnio podpisali umowę z Animoką i pracują już nad kolejnymi projektami, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Kolejna rzecz, Sidus, tak jak wiecie, to ma być właśnie ten mój game changer, jeżeli chodzi o gaming. Na razie jest dobrze, przede wszystkim gram. Tak jak wiecie, jakiś czas temu mieliśmy palenie tokenów Semap, teraz mamy głosowanie, które zaczyna się dzisiaj, chyba o godzinie 16 czasu polskiego. Aby głosować nad spaleniem tokenów Sidus, należy posiadać minimum 350 tokenów Semap. Im macie więcej, tym macie większą siłę głosu. Znacie to doskonale z głosowań z Layer Zero, więc myślę, że bez problemu. Jeżeli chodzi o mnie, mam Sidusa, mam Senat, chcę mieć wpływ na to, jak ten projekt będzie rozwijany i zagłosuję za spaleniem, słuchajcie, tych tokenów. Moim zdaniem wszystko idzie w dobrym kierunku. Przede wszystkim też uważam, że gry, ja nie jestem graczem, ale ja już widzę, że nie wszystko śmiga tak, jak powinno, jeżeli chodzi o samo granie, tak? Tam jest wiele rzeczy do poprawy i to zapowiedzieli. Jeżeli ulepszą swoje produkty, systematycznie będzie rosła społeczność, to może być dobry projekt. Osobiście mi na hossę, jak wyjdzie, zobaczymy. Lecimy sobie dalej, teraz szybko o airdropach. Przede wszystkim Mikołaj Tomczak, polecam serdecznie śledzić. Często jak nie potrafię wyłapać dropa, to zaglądam sobie do Mikołaja. Tutaj mamy coś dla stakerów Kujira i teraz tak jak widzicie, te osoby, które Kujirę stakują, mają coraz więcej możliwości. To jest chyba ostatni airdrop w przeciągu 2 tygodni, więc możecie sobie sprawdzać, czy się załapaliście. To jest pozycja Plankton. No i przypominam jeszcze, że ostatnio został też ogłoszony airdrop od Jupiter Exchange, informacje macie od Podek ETH, ja się załapałem, to jest zadziałanie na Solanie, kto działał na Solanie, myślę, że spoko. Ostatnio też złapałem jednego dropa na Solanie, czyli mamy teraz taki czas, że takie nieoczywiste dropy trafiają do naszego portfela, no bo ja na Jupiterze po prostu handlowałem na Solanie, nigdy nie myślałem, że dostanę tu jakiegoś airdropa, tak? Więc tak jak widzicie, przy klepaniu jednej rzeczy można przyklepać sobie inne, mówiąc tak w skrócie. I jeszcze jeżeli chodzi o profil Mikołaja, bo to chyba mi uciekło, jeżeli chodzi o profil Mikołaja, no to mamy tutaj fajną informację, tak, na temat Pytch Network, też to jest do odebrania, sprawdzajcie swoje adresy, warto odbierać airdropy. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, Holograph, tutaj mamy kolejny mint, jest kolejny NFT do wymintowania. Przypominam, że jeżeli wymintujecie NFT i bridżujecie je przy pomocą Holograph, robicie sobie transakcję na Layer Zero, także o tym przypominam, że to ruszyło i przypominam, że jesteśmy w połowie listopada i warto też ponawiać swoje działania na Zora.
Także to ja też systematycznie robię. Lecimy sobie dalej. Zetli bardzo dużo jeździ ostatnio po eventach, po kongresach biznesowych. Będą teraz na kongresie Sport Biznes Polska. Jeżdżą po to, żeby pozyskać finansowanie. Czekam na efekty tej pracy. Projekt, tak jak wiecie, wydaje mi się interesujący. Uważam, że jest na tym sportowym kawałku tortu miejsce dla kilku projektów, nie tylko dla ekosystemu Chili's i Socios, ale najpierw trzeba zdobyć finansowanie i pokazać produkt. Lecimy sobie dalej. GameSwift. Myślę, że jeżeli jesteście częścią społeczności GameSwifta, to doceniacie to, że Wojtek i team na bieżąco dają właśnie tutaj aktualizacje na Discordzie. To się wszystko bardzo pięknie odbywa, także polecam śledzić. Ma tutaj dziać się dużo. Oczywiście czekamy na te wszystkie ciekawe rzeczy. Platforma się rozwija, dochodzą nowe projekty, także modularny blockchain nadchodzi. Moim zdaniem będzie bardzo, bardzo ciekawie. I to jest również ta pozycja z gamingu. Chciałbym, żeby ona odniosła duży sukces. Dlatego między innymi, że ma polskie korzenie, ale przede wszystkim dlatego, że ciężko pracują. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście Zili, przypominam, Chain for Energy. Tu na bieżąco macie możliwość zdobywania tokenów. Puszczę do Was oczko i podpowiem krótko. Moim zdaniem warto, szykują coś ciekawego związanego dla swoich użytkowników Zili. Także te tokeny moim zdaniem warto zbierać. Real Fever ruszyła, Organia. Wczoraj pytaliście, czy będę grał. Sprawdzimy ten projekt, pogramy, zrobimy na pewno jakąś nagrywkę z Piotrem. Zobaczymy, jak to wszystko śmiga. Tak jak wiecie, każdy projekt, który jest związany ze sportem, mnie cieszy. Także Organię od Real Fever'a również będziemy sprawdzać. Crypto Mayhem, kolejne partnerstwo. Także dogrywają tutaj te różne partnerstwa jak mogą. Myślę, że to jest dobry kierunek. To nie są jakieś partnerstwa wymyślone. Są to partnerstwa związane z platformami, czy to gamingowymi, czy z projektami, które dowożą jakąś infrastrukturę właśnie dla gamingu. Max Global, dzieje się bardzo dużo, słuchajcie. Tak naprawdę można zobaczyć, jak dużo zostało rozdane w airdropach. Max się chwali, że w tym roku już 80 milionów dolarów trafiło do takich osób jak ja, które mają token MX i które na Maxie działają. Dla mnie to ma być ten token giełdowy, który w hoście da mi bardzo dobre wyniki. Pokażę Wam już niedługo znowu aktualizację. Jestem bardzo zadowolony. Całkiem zacna kwota tam się uzbierała. No i im bliżej hossy jesteśmy, tym codziennie mamy więcej tych kickstarterów i właśnie launchpadów i codziennie ta dniówka u mnie rośnie. Ja wszystko wymieniam na MX-a. Można mieć różne strategie. Zapraszam też do mojej ekipy na giełdzie Max Global. Link macie standardowo pod tym materiałem. Kanga, słuchajcie, University. Warto tutaj trochę posiedzieć, poczytać. To jest bardzo fajna rzecz edukacyjna. Giełda stara się edukować na bieżąco. Także u mnie zawsze w tygodniu dwie pozycje obowiązkowe. Kwadras z Kangą i Kanga University. Także tutaj też warto zajrzeć. No i oczywiście MinDAO. To był najmocniejszy miesiąc w tym roku, jeżeli chodzi o MinDAO. Chłopaki robią naprawdę niesamowite rzeczy. Dogrywają fajne rzeczy. Mamy już rozmowę nagraną z pełną aktualizacją do MinDAO. Myślę, że warto obejrzeć i zobaczyć różnicę między MinDAO a innymi projektami. Ta rozmowa wleci najprawdopodobniej jutro albo w sobotę. Na dzisiaj to by było na tyle. Wiem, że trochę to trwało, ale dzieje się na rynku bardzo dużo. Realizujcie zyski, pilnujcie swoich pozycji. Pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.